Bojanowie, zderzenie Audi z wojskową ciężarówką. Muzycy z Krosna przed amerykańskim sądem oskarżeni o gwałt. W Przemyślu znaleziono archiwum wywiadu Armii Krajowej. Konrad Dudek, zapraszam na aktualności w sobotę 28 października. Zaczynamy od tragedii na drodze. W nocy w Bojanowie koło Nowej Dęby doszło do zderzenia samochodu osobowego z wojskową ciężarówką. Śmierć ponieśli kierowca i pasażer Audi. Trzy osoby zostały ranne. Ze wstępnych ustaleń wiemy, że kierujący Audi A4 na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam samochód otarł się o jadącą z naprzeciwka wojskową ciężarówkę, po czym uderzył w następną. Osobowym Audi jechało 5 mieszkańców powiatu stalowo-wolskiego w wieku od 23 do 26 lat. Niegroźnie ranny został też kierowca wojskowej ciężarówki. Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci, prokurator i biegły. Śledztwo ma ustalić przyczynę wypadku. Muzycy krośnieńskiego zespołu Decapitated 18 grudnia będą sądzeni za gwałt i uprowadzenie. Tak zdecydował sąd w Stanach Zjednoczonych, gdzie grupa koncertowała w sierpniu. Po jednym z występów zostali zatrzymani przez policję, po tym jak jedna z kobiet zgłosiła, że została przez nich porwana i zgwałcona. Muzycy Decapitated usłyszeli zarzuty, ale się do nich nie przyznają. To miała być promocja ich nowej płyty na amerykańskim rynku. Ale zamiast tych mocnych dźwięków pojawiły się bardzo mocne oskarżenia. Ta sprawa poruszyła amerykańskie media. To członkowie pochodzącego z Krosna death metalowego zespołu Decapitated w sądzie w Kalifornii. Zatrzymani przez policję i oskarżeni o zgwałcenie kobiety trafili do aresztu. Dwa tygodnie temu usłyszeli zarzuty porwania pierwszego stopnia oraz gwałtu, drugiego i trzeciego stopnia. Muzykom grozi dożywocie, dlatego że przestępstwo zgwałcenia plus porwania tak się kwalifikuje w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w stanie Waszyngton. U nas jest kwalifikacja prawna według artykułu 197 i zagrożenie jest najniższe od 2 lat wzwyż. Do zbiorowego gwałtu miało dojść po koncercie w Spokane w stanie Waszyngton. Zespół zaprosił do swojego autobusu dwie kobiety. Jedna z nich twierdzi, że zgwałcili ją 4 członkowie grupy. Policja zatrzymała zespół w Santa Ana w Kalifornii. Tam trafili do aresztu. W tym tygodniu stanęli przed sądem w Spokane i zaprzeczyli postawionym im zarzutom. W oficjalnym komunikacie zespołu czytamy: raz jeszcze prosimy wszystkich o oczekiwanie, aż obie strony procesu zaprezentują swoją stronę sprawy i o oczekiwanie na decyzję sądu. Zespół zdecydowanie odrzuca te oskarżenia i jest pewny, że gdy tylko fakty i dowody zostaną przedstawione i wysłuchane, wszyscy zostaną wypuszczeni i będą mogli wrócić do domu. Konsulat Generalny RP w Los Angeles zapewnia, że pozostaje w kontakcie z rodzinami zatrzymanych oraz ich adwokatami. W niewinność muzyków wierzą przede wszystkim ich fani, także z rodzinnego Krosna. Ja jak najbardziej przychylam się do tej opinii ludzi, którzy są za chłopakami. To, co się tam wydarzyło w toalecie, z tego co kojarzę, to myślę, że jest grubo przerysowane. Andrzej Sroka, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Rzeszów, pochodzi z Krosna i zna część zespołu. Pytany, czy sprawa może oznaczać koniec kariery, odpowiada krótko: trzeba poczekać. Obserwuję przede wszystkim w internecie to, co się działo wokół grupy Decapitated i panuje taki dualizm. Jedni skazali zespół, natomiast jest bardzo duże grono ludzi, przede wszystkim fanów, ale nie tylko, którzy bronią grupę. W amerykańskich mediach pojawiło się wiele informacji niekorzystnych dla Polaków. Adwokat wokalisty zespołu uważa jednak, że muzycy wrócą do domu na Boże Narodzenie. Termin rozprawy wyznaczono na 18 grudnia. Kontrole w przemyskich noclegowniach ujawniły kolejne próby przemytu podrabianych towarów. Podróbki zatrzymywane są przy okazji sprawdzania legalności pobytu obcokrajowców w Polsce. Podczas ostatniej takiej akcji Straż Graniczna przejęła kosmetyki i alkohol niewiadomego pochodzenia, które prawdopodobnie miały trafić na okoliczne bazary. Okazało się, że w momencie kontroli było tam 6 obywateli Ukrainy. Wszyscy mieli dokumenty, które spełniały wymogi, więc byli w Polsce de facto legalnie. Natomiast okazało się, że w jednym z pomieszczeń znajdują się nielegalne, pochodzące z przemytu papierosy. No, dało to oczywiście uzasadnione podejrzenie funkcjonariuszom do tego, żeby przeszukać całą noclegownię.
Okazało się, że w efekcie przeszukania wszystkich pomieszczeń w noclegowni ujawniono ponad 3000 paczek nielegalnych papierosów pochodzących z przemytu. Poza tym 42 butelki alkoholu niewiadomego pochodzenia, ale też perfumy, zestawy kosmetyczne światowych marek, które są niestety ale podróbkami. Aktualnie trwają czynności, które zmierzają do tego, żeby ustalić, kto jest właścicielem tego towaru. Niecodzienne odkrycie w Przemyślu, gdzie znaleziono archiwum wywiadu Armii Krajowej z 1943 roku. Dokumenty pokazują, że polskie podziemie docierało do drobiazgowych informacji dotyczących niemieckich okupantów. Między innymi o obiektach strategicznych, transportach wojskowych oraz funkcjonariuszach i konfidentach. Dla historyków to cenne źródło informacji o tym okresie historii Przemyśla. Dokumenty trafiły do Przemyskiego Muzeum. Przekazał je po uprzątnięciu strychu jeden z mieszkańców miasta. Wśród kilkudziesięciu stron są m.in. raporty dotyczące przemieszczania się niemieckich wojsk. Dla ułatwienia identyfikacji jednostek są nawet rysunki oznaczeń na mundurach żołnierzy i pojazdach. Odnotowano także każdy przelatujący samolot i wszystkie transporty kolejowe przejeżdżające przez miasto. Skład wagonów, ich ilość, nośność poszczególnych wagonów, ilość używanych lokomotyw, rodzaj tych lokomotyw. A więc są to informacje bardzo szczegółowe, wskazujące na to, że były to transporty, które służyły w obydwu oczywiście kierunkach, bo były transporty jadące na front wschodni, ale są też meldunki mówiące o tym, że tutaj do przemyskich szpitali na przykład przywożono rannych spod Stalingradu. Wywiad AK zbierał też dane o strategicznych obiektach w mieście, mostach, wiaduktach, fabrykach i wojskowych magazynach. W jednym z meldunków wyliczono nawet, ile jest konnych wozów, łopat i siekier. Jest też raport dotyczący żydowskich więźniów zatrudnianych przez Niemców i kilka meldunków o funkcjonariuszach przemyskiego Gestapo, członkach NSDAP i kolaborantach, o których wywiad AK wiedział wszystko. Są to informacje nie tylko z imienia i nazwiska, ale jest podany adres, jest podany wiek danej osoby, cechy charakterystyczne, gdzie pracuje, w którym kierunku się przemieszcza, idąc do pracy lub z pracy. Żołnierze Armii Krajowej informowali też o niemieckich represjach wobec Polaków, ale i akcjach sabotażowych. Dla historyków te meldunki to dziś cenne źródło informacji o czasach niemieckiej okupacji Przemyśla, ale i działalności polskiego państwa podziemnego. Z tych dokumentów wynika, że cała przestrzeń życia społecznego, militarnego i w ogóle dnia codziennego była pod kontrolą naszych sił zbrojnych, które co prawda pod kamuflażem, ale istniały i sporządzały te wszystkie raporty, dokumenty z tak olbrzymią pieczołowitością, że wychodzi na to, że państwo polskie wtedy normalnie funkcjonowało. Przed historykami do wyjaśnienia jest jeszcze kilka tajemnic, między innymi zidentyfikowanie, jaki budynek i dlaczego został tak dokładnie rozrysowany na tym planie. Wszystkie dokumenty wywiadu AK trafią na ekspozycję poświęconą II wojnie światowej. Przed nami kilka dni, podczas których masowo będziemy odwiedzać cmentarze, również te, które dzięki aktywności społecznej udało się ostatnio odnowić. W Więckowicach w powiecie jarosławskim strażacy ochotnicy wyremontowali cmentarz, na którym spoczywają ofiary XIX-wiecznej epidemii cholery. Cmentarz położony jest wśród pól, 2 kilometry od wsi. Tak duża odległość miejsca chowania ofiar epidemii wynikała z panicznego strachu przed chorobą, na którą w XIX wieku nie było lekarstwa. W tym miejscu spoczywa kilkanaście osób, które zmarły w latach 1831-73. Są pochowani wyznawcy obrządku grekokatolickiego oraz katolickiego, ponieważ Więckowice były zamieszkiwane zarówno jak i przez Ukraińców, jak i przez Polaków. Tak nekropolia wyglądała jeszcze kilka lat temu. Postanowili to zmienić strażacy ochotnicy z miejscowej OSP. Zajęło im to 3 miesiące. Potrzebne materiały kupili z Funduszu Sołeckiego i gminy Roźwienica. Dzięki starym mapom wytyczyli dokładnie granice cmentarza, wycięli krzaki, posadzili tuje i zrobili alejki. Wyczyszczono i zabezpieczono przed wilgocią także postawiony tu w 1936 roku drewniany krzyż. Powstała to taka inicjatywa od nas, że chcemy to odnowić, jakoś upamiętnić to miejsce, żeby pozostało dla pokoleń. Na nekropolii postawiono też głaz z pamiątkową tablicą.
Strażacy dowiedzieli się też, kto został tu pochowany. Informacji szukali m.in. w archiwum w Przemyślu. Podjęliśmy też próbę u naszego proboszcza w parafii Tuligłowy, który też nam pomógł znaleźć kilka osób, które zostały też tutaj pochowane w tych latach epidemii. Dzięki staraniom strażaków wyremontowany cmentarz został wpisany do rejestru zabytków, a druhowie postanowili zadbać o niego nie tylko przed uroczystością Wszystkich Świętych. Jak żeśmy tyle pracy w to włożyli, teraz jeździmy, kosimy trawę. Przyszłościowo jeszcze będziemy starali się może coś tutaj, jakieś ogrodzenie zrobić, coś dodać jeszcze, jakieś dodatki. Myślę, że już teraz zostanie to na wieki i będzie pilnowane przez wszystkich kolegów. Podobny cmentarz w ubiegłym roku odnowiono także w sąsiedniej wsi Rudołowice. Tu także stanął głaz z pamiątkową tablicą informującą o miejscowych ofiarach największej w XIX wieku epidemii. Szacuje się, że jej ofiarą padło na świecie nawet 40 milionów osób. Za kilka dni znicze zapłoną także na podkarpackich cmentarzach wojennych. Najwięcej jest ich na terenie Beskidu Niskiego, gdzie w czasie obu wojen światowych toczyły się krwawe walki. Na przykład w Dukli spoczywają tysiące poległych. Jak co roku przed Wszystkimi Świętymi wojenne cmentarze odwiedzili leśnicy. Relacja Karoliny Ciesielskiej. Cmentarz wojenny w Dukli jest jednym z największych cmentarzy wojennych w tej okolicy. To tutaj znajdują się zbiorowe mogiły i pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Także tutaj znajdują się mogiły żołnierzy poległych w czasie bitwy o Przełęcz Dukielską. Zginęli oni w okolicznych lasach, w dwóch głównych dolinach, które ciągnęły się w stronę południową, w stronę przejścia granicznego, wzdłuż Doliny Jasiołki i wzdłuż Doliny Niewielkiego Potoku Iwelka. I to właśnie w tej dolinie toczyła się najkrwawsza bitwa. Jest to dolina, która nosi nazwę Doliny Śmierci. W niej stoczono jedną z najkrwawszych bitew pancernych II wojny światowej na tym terenie. Bitwa o Przełęcz Dukielską była największą w Polsce operacją górską podczas II wojny światowej. 70 lat temu po obu stronach dzisiejszej polsko-słowackiej granicy Armia Czerwona przypuściła atak na wojska III Rzeszy. Bitwa o Przełęcz Dukielską trwała około 3 miesięcy. Według szacunków zginęło w niej lub zostało rannych około 200 tysięcy żołnierzy. Nie wszyscy żołnierze, którzy zginęli w czasie walk II wojny światowej na tym terenie, znaleźli miejsce spoczynku na tym cmentarzu czy na innych okolicznych cmentarzach. Są też tacy żołnierze, o których nie wiemy, gdzie mają miejsce swojego pochówku. Spoczywają w lesie, w okopach, bardzo często zakopywani zaraz po działaniach wojennych. Cmentarz wojenny w Dukli jest podzielony na dwie kwatery. W tej części, w której znajdujemy się w tej chwili, są pochowani żołnierze, którzy polegli w czasie I wojny światowej. To zbiorowe mogiły, które znajdują się na około 40 arach i na tym terenie spoczywa około 3,5 tysiąca żołnierzy. Natomiast w drugiej części, w drugiej kwaterze, gdzie są pochowani żołnierze z okresu II wojny światowej, 1500 osób zostało zidentyfikowanych. To m.in. żołnierze polscy, radzieccy i czechosłowaccy. W Mielcu trwa boom budowlany na obiekty sportowe. Już wkrótce do użytku oddane zostaną 4 boiska piłkarskie, 3 z nawierzchnią sztuczną, 1 trawiaste. Finiszują też prace przy skateparku, który zostanie otwarty 4 listopada. Najbardziej zaawansowane prace trwają na terenach rekreacyjnych Mosir. To tam oddane zostaną 2 nowoczesne boiska do piłki nożnej. Przed remontem boiska były zarezerwowane tylko dla piłkarzy. Teraz to się zmieni. Generalnie duża część oczywiście będzie pod potrzeby profesjonalnych piłkarzy, czyli oczywiście pod Stal Mielec, ale również mamy nadzieję, że w dużej części będzie korzystała młodzież szkolna, no i oczywiście osoby fizyczne, firmy. 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią powstaną także na osiedlach Szafera i Dąbrówki. To odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Ich dzieci, choć garnęły się do piłki nożnej, nie miały odpowiedniego boiska do jej uprawiania. Na te potrzeby zareagowali miejscy radni. Jeżeli
chcemy mieć takie gwiazdy jak Lewandowski, Messi, Ronaldo, to są piłkarze, którzy swoje dzieciństwo spędzili na boiskach. Całe dnie spędzali na boiskach. Jeżeli chcemy mieć takiego formatu piłkarzy, musimy inwestować w boiska osiedlowe. Rozrastająca się baza sportowa to świetna wiadomość dla trenerów prowadzących zajęcia piłkarskie na terenie Mielca. Jak do tej pory baza mielecka była dość uboga, musieliśmy się zmagać logistycznie z problemami umieszczenia treningów. Natomiast to rozwiązanie, które teraz będzie oddanie dwóch nowych boisk, pozwoli na to, aby nasze mieleckie dzieci miały możliwość dalszego rozwoju. Nowe obiekty sportowe w Mielcu to nie tylko boiska. Zakończyły się już prace odbiorowe na skateparku. Powstawał on w tym samym czasie, co boiska do piłki nożnej. W najbliższą sobotę odbędzie się jego oficjalne otwarcie. Łączny koszt wszystkich inwestycji sportowych to prawie 10 milionów złotych. Sport w aktualnościach. W meczu otwierającym piątą rundę rozgrywek siatkarskiej pierwszej ligi kobiet zespół Krasnoglas podejmował drużynę Radomki. Po emocjonującym spotkaniu gospodynie zeszły z parkietu pokonane 2-3. Początek meczu był wymarzony. Krośnianki w pierwszym secie rozbiły rywalki do 15, w drugim też miały szansę skończyć zwycięsko. Miały piłkę setową, ale pokpiły sprawę i rywalki triumfowały do 24. To najwyraźniej pozwoliło złapać im swój rytm gry. Zespół z Radomia, prowadzony przez eks-szkoleniowca rzeszowskiego Developlesu Jacka Skroka, wprawdzie przegrał trzeciego seta, ale po wygranej w czwartej partii było 2-2 i o wszystkim decydował emocjonujący tiebreak. W piątym secie Radomianki prowadziły od pierwszej piłki. Gospodynie wyrównały na 9-9, ale w zaciętej końcówce lepsze były rywalki. Karpaty przegrały 2-3. Prowadząc w niektórych setach 7 punktami, tam pojawiały się momenty takiego jeszcze przestoju, ale to wydaje mi się, że to jest wszystko młodość. To jest wszystko młodość naszego zespołu. Krośnianki zdobyły w tym meczu 1 punkt i po 5 rundach mają w dorobku 8 oczek. W czwartej rundzie rozgrywek drugoligowych siatkarzy zespołu Neobusa niebylec gościł w Świdniku. W meczu zawiódł, goście gładko przegrali 2 pierwsze sety, ale później potrafili się podnieść. Zespół z Niebylca zwyciężył w trzeciej partii do 19, a w czwartej do 14 i wydawało się, że będzie w stanie odnieść zwycięstwo. Niestety emocjonujący tiebreak przyniósł sukces gospodarzom. Awia wygrała 5. partię do 13 i cały mecz 3-2. W tiebreaku, jakby nie patrzeć, graliśmy punkt za punkt. Postawiliśmy na mocną zagrywkę od samego początku, stąd sporo błędów. No taki był nasz wybór, męska decyzja w sytuacji pod presją, można powiedzieć. I przeciwnik popełnił mniej błędów, na pewno w tiebreaku, i dlatego mecz padł łupem Awi. Po 4 rozegranych spotkaniach siatkarze z Niebylca mają na swoim koncie 4 punkty. Na koniec przypomnienie. Dziś w nocy śpimy dłużej. Przechodząc na czas zimowy, cofamy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2. Zatem spokojnej nocy i do zobaczenia.